się sobie rozciągnę tą podwójną nitkę tu, czyli tą wodę ciepłą i zimną do tego rozdzielacza, który będzie tu. Tu muszę pociągnąć 3 razy 2,5 do rozdzielni. I tyle. Półtorówką idę do góry, tu już gniazdko mam. Tu będzie włącznik. Tutaj to pójdę sobie później. A i tylko tu miałem zejść jeszcze jednym przewodem do włącznika koło balkonu, koło tarasu, żebym mógł tu zapalić światło na zewnątrz i tam zgasić na zewnątrz, czyli żebym miał jakby schodowy klawisz do tej sytuacji. Chociaż nie wiem, czy on mi jest potrzebny, żeby kurczę na tarasie palić i gasić w dwóch miejscach. To jeszcze się zastanowię, bo jakiś to problem tu wejść. Wiadomo, to jest tylko kawałek kabla, później schodowy trzeba kupić i tak dalej, nieduży koszt, ale czy to jest potrzebne, to nie wiem. No i tak, redukcję przywiozłem, także będę mógł tą kanalizację spiąć, żeby ona mi ustaliła tą, tu gdzie rurki sobie puszczę i te podejścia. Tu pewnie jeszcze będę musiał wykuć, chociaż tędy wejdę na dół, tędy wejdę na górę, dobra, dam radę. A, sprężyn nie wziąłem. Będę musiał po sprężyny iść. No i tak, i sobie coś dzisiaj troszeczkę porobię. 3-4 godzinki i coś zrobię. Może napiszecie, czy ktoś z was, albo wiecie kto, prowadził sobie też wodę użytkową w PEX-ie, a nie w PP, jak wszyscy robią, bo przeważnie wszyscy robią w PP. Wodę użytkową, bo rzekomo, że lepiej, taniej, trwalej. Te taniej to tak do końca wiecie, no jest tam powiedzmy na tym wszystkim, może bym miał ze 200 zł taniej. Bo na PEX-a i na tą całą biżuterię wydałem 900 zł. PEX, biżuteria i te flaki ocieplające, które będą na podłodze rzucone. To na to wydałem 900 zł. PEX oczywiście wziąłem Wawina, do 10 barów rzekomo wytrzymuje, więc chyba na instalacji nie macie więcej niż 1,5-2 bary maksymalnie ciśnienia. Także tu na pewno nie może być na PEX-ach więcej, żeby coś wam zaszkodziło. Ale ktoś z was napisze, czy dobrze zrobiłem, źle zrobiłem. Miałem iść w PP, ale mówię, PP to się raz, że z tymi podejściami jest hugowo. Druga sprawa, przecież miałem to robić wszystko w warstwie styropianu. Miałem kupić tą wyżynarkę, czy tam wypalarkę, już nieważne. I mówię, wytnę sobie kanały. Bo jak mam poklejone te styropiany między sobą, to one się ładnie trzymają. To wytnę kanały na jakieś 7 cm. Wiadomo, bym położył rurkę 20 pp. Później z tego co wyciąłem, odciął te 2,5 czy tam 3 cm i to zamknął z powrotem tym wyciętym odcinkiem. No i bym miał schowane pp, tak jakby w jednej warstwie. Ale mówię tak, tu jak podejść nie mam. Bo jakbym nawet szedł stamtąd, to tutaj nie minę tej rury, muszę iść tutaj dwoma rurkami, tu muszę łapać zakręt i tą jedną muszę przeprowadzić tędyk, tak. PEX to sobie wygnę w łuk i będę miał załatwione. W zgrzewie też by to zrobił, tylko by było ciężej. Także tak sobie obmyśliłem, że idę wszystko w PEX-ie, na zagniatarce. Tu sobie wyjdę, tak jak powiedziałem, tu zapnę tylko trójnik, robię podejście pod wannę. Idę tutaj dalej, przewodem, aż do umywalki i tu też stawiam dwa trójniki i robię podejście pod baterię prysznicową. Tyle w temacie. Ktoś powie, że na dwóch nitkach tyle zasileń, ale to jest jedna łazienka. Czyli jak ktoś wejdzie, to nie będzie jednocześnie korzystał z wanny, z prysznica i z umywalki. No to jest wręcz nierealne. No może, gdyby ktoś tam się kąpał, ale naleje sobie wcześniej wody do wanny, a ktoś drugi by przyszedł, nie wiem, zęby umyć. Jak już odbiegam od tematu. Także niemożnością jest, żeby tych trzech podejść używać na raz. Jak będą dwa używane, po to jest rozdzielać, żeby równo, tak powiem, wsadziło tym ciśnieniem. A zawsze to nie wiem, może jeszcze rozbiję na dwa, że wanna oddzielnie, a tylko prysznic i umywalka będzie na wspólnym. Zobaczę na ile rozdzielacz kupię. Na razie robię tamtą stronę, nad tą chwilę się zastanowię. Do dzieła. No i te wycinanki porobić dzisiaj, żeby to powstawiać. Tu mi taka szczelina wyszła, no ale to jest na, że tak powiem, połączeniu, więc dycha będzie przerzucona, a zanim to zamknę, to wiadomo, że tam wstrzyknę pianę. Także nie będzie tego
tego przejścia. Nie ma tego mostka pionowego. Może w ten sposób. Dobra, 32 przerobiona. Zamocowana. Dół podpianowałem, tam dokąd mniej więcej strepian dojdzie, to będzie na równo. Zaraz piankę przytnę. I coś chciałem powiedzieć. A, kurczę, odepchnęło mi, patrzcie. Chciałem, żeby było w samym rogu, ale nie zwróciłem uwagi. Kurde. Trzymają te. Że mi odepchnęło od ściany. On tu miał w samym rogu stać. No ale dobra. Co chciałem powiedzieć? Dowiadywałem się, ile kosztuje stelaż narożny geberitowski. Bo ktoś mi tam napisał, że przecież są stelaże, które się w rogu stawia. No przecież ja to wiem. Wiecie, no robi się od kilkunastu lat w wykończeniówce, więc takie rzeczy wiem. Stelaż narożny geberitowski kosztuje, proszę ja was, 2000. To jest sam stelaż. Do tego trzeba dokupić za 100 zł te śruby do mocowania. 220 chyba nawet mi kobitka powiedziała. Wiadomo, gdzieś by znalazł taniej, to będzie tam już 200 zł w tą czy 200 zł w tą. Ale jeżeli chodzi o sam fakt sklepu, w którym się dowiadywałem, czyli 2 tam 100, powiedzmy stelaż, 100 zł te śruby do mocowania, plus jeszcze kibelek dojdzie, nie wiem, z 700, czyli macie prawie 3 koła i narożny kibelek z geberitem zabudowanym i wysuniętym tyle samo, co postawicie kompaktowy zestaw WC. A mi te kompaktowe zestawy WC naprawdę nie przeszkadzają. Dlatego ja tu postawię normalny kompakt narożny. Wiadomo, utrudnione będzie sprzątanie za nim i tak dalej, ale wolę wydać, nie wiem, 800 zł na kompakcik, przywieźć go, postawić, stoi, mogę w niego ładować, niż stelaż, zabudowa, obudowa płytkami, czy tam pomalowanie, narożniki, obsadzić no, na górze chociażby narożnik jeden i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, wydać 3 koła, a 800 zł. Dzięki takim rozważaniom, to ja na tej budowie zaoszczędziłem kupę kasy, tak, no bo wybierałem coś taniej, coś drożej, robiłem coś w ten sposób, żeby później mieć taniej coś zamontować. I na tym polega, że tak powiem, budowa systemem gospodarczym. Także na pewno tu nie pójdę w geberit, jeżeli chodzi o to WC małe. Tu na pewno będzie geberit, bo tu już jest tak przygotowane, żeby była i zabudowa postawiona, i półka, i już to jest tutaj mniej więcej sobie przemyślałem, co będę robił na ścianie nad geberitem. Więc tu na pewno pójdzie geberit. Tylko, że te proste stelaże są o wiele tańsze niż te narożne, kurczę. Zaraz tu będę sobie, znaczy zaraz, teraz sobie zmiatam i tak mi się przypomniało, ktoś mi z was kiedyś pisał, bo pisałem o wilgoci, że jaką macie wilgoć, kurczę, ale się nakurzyło, dobrze by było okna pootwierać. Puh. Tak się kurzy z tego pyłu. Otworzyć, niech to trochę wywieje, te wieżeja, bo okna są galante. One są jeszcze do regulacji, bo ja po montażu ja ich w ogóle nie regulowałem. One gdzie jedno mi tylko tam najbardziej obciera i się samo zamyka. Także muszę je przeregulować, reszta w miarę chodziła. Ktoś mi tam kiedyś pisał o tym, żebym zobaczył wilgoć na chudziaku. Jak masz pod folią? Czy tu jest wilgoć? Bo tu jest przykryte i tu by była wilgoć, a tu jest suchutko. Zobaczcie. Tu pod tym flakiem jest suchutko. Tam jest oczywiście lepikiem wysmarowane, bo też lepikiem smarowałem, ale tak jest sucho, nie ma różnicy, że odkrywacie i wilgotny beton. Także chyba, mimo tego, że ja to budowałem na... Zobaczcie. Mimo tego, że ja to budowałem na miejscu, na jakim budowałem, i ja tu miałem basen przez praktycznie pół roku, a później lodowisko przez 2 miesiące, to nie wychodzi nigdzie wilgoć. Myślę, że to też jest zasługa tego betonu, tak? B25 z dodatkiem W8. Chociaż ktoś się tam kiedyś ze mną kłócił pod jakimś filmikiem, że to nie jest wodoszczelny beton. Nie, poczekajcie, nie jest, tak, to nie jest wodoszczelny beton, tylko on jest wodoodporny. No ale przez dodatek tego W8 on ma poniekąd podniesioną tą odporność na wilgoć, tak? Poza tym samo B25 jest samo w sobie już odporne. I też się ktoś ze mną dlatego kłócił o to, ja mówiłem, jak to jest, jak macie stropy lane z B25,
Wylejecie strop. Wiadomo, że nigdy nie ściągniecie równo, zawsze się wam gdzieś zrobi ta łezka, że jest zadolenie na stropach. I jak to jest, że woda na górze stoi, a na dole wam nie przecieka? Czyli B25 jest wodoszczelny. Sam w sobie. Także nikt nie mówi, że tak nie jest. I tak, wracając do meritum. Nie mam wilgoci pod tymi pasami. Sprawdzałem to też w pokojach. Jest sucho, czyli jest dobrze, a mamy dużą wilgotność. Mamy dużą wilgotność i dużo deszczy padało. Także ten. Zmiatam sobie i te guzy zbijam, które są poza prawach. Te większe. Żeby po prostu styropian nad tym nie pracował, bo tak im równiej, tym lepiej, nie? Zostawicie takie guzy, to pójdzie wam ten styropian. Wiadomo, ten guz się w niego wgniecie, ale im więcej ich stłukę, tym też lepiej. Teraz muszę przyjść piasku nasypać tu wokół rury, bo wygrzebywałem to, żeby podłączyć tą kanalizę. No i co, tak sobie zmiatam. Myślę, że dzisiaj powinienem położyć tą nitkę, te dwie nitki. Zaraz się tu przekuję na dole, tylko żeby mi przeszły te dwie rureczki. I dzisiaj pewnie będzie na tyle. Jutro przyjadę, to jutro zacznę rozprowadzać tutaj wodę. Czyli do tych dwóch, do tego kibelka i wyjść tymi nitkami tam, na drugą stronę łazienki, żeby było przygotowane. Ułożyć kabelek, folia, styropian. Także myślę, że jutro powinienem ogarnąć sobie te dwa pomieszczenia. I jeżeli chodzi o... chociaż z samochodem mam jechać, no ale to w międzyczasie. Myślę, że ogarnę te dwa pomieszczenia i zrobię i w kanalizacji, i w jakiej kanalizacji. Rozciągnę wodę i zrobię styropian. To zostanie mi tylko salon, później wszystko stąd wynieść i zostanie mi wiatrołap też posprzątać i pójść. A nie wiem, czy wam mówiłem, jaki mam plan na rozprowadzenie wody na zewnątrz, no bo tu na taras to sobie przejdę tu w rogu, bo tu i tak muszę to rozkuć, żeby tamtymi rurkami przejść do łazienki i wodą sobie wychodzę na przestrzał, że tak powiem, i jestem na zewnątrz. Ale chcę mieć też kran z drugiej strony i o ile mógłbym się podłączyć nitką do tutaj, do wody zewnętrznej i założyć dodatkowy zawór później, żeby zewnętrzny odkręcać, a ten zamykać, żeby na zewnątrz nie było wody na zimę. Ale ja nie chcę mieć wody w tym końcu, tylko pójdę sobie tą wodą tędy. No muszę przez te peszle przejść. Ja tu zaspałem, szczerze mówiąc, bo mogłem, kurczę, pójść tam przez pokoje, tam i wyjść w rogu. Ale dobra, idę tędy, idę tu do rogu, tu się przewiercam pod kątem przez ścianę na beszczela. Oczywiście wkuwam rurkę, żeby jej tu nie było widać, bo tu będzie szafa, więc nie ma być rurki. I wychodzę tą rurką tak jakby na tej wysokości drugiego pustaka. Idę z małym spadkiem. Ja sobie to wytnę przy laserze tu do rogu i tu montuję sobie dopiero kran. Że tak powiem, wyjście na wodę. I robię to peksem po zewnątrz, robię to celowo, nie idę wewnątrz, bo mógłbym przez pomieszczenia się przepierniczyć i, że tak powiem, wewnątrz pójść, ale stwierdziłem, że tak, jak zrobię tutaj spadek z rurki, będę miał na rozdzielaczu zawory zamykam, tu kran odkręcam, to co jest na zewnątrz, jeżeli będzie spadek, to sobie spłynie, spadnie, więc wody nie będzie, a to co będzie stało, że tak powiem, już od ściany wewnętrznej do rozdzielacza, no to już jest w budynku, temu się nic nie stanie. Tak sobie to przemyślałem. Może ktoś z was doda jakieś inne rozwiązanie, bo mógłbym jeszcze na tym etapie pójść, że tak powiem, tak jak teraz tu do szafy. No i wiadomo, tu się tylko przewiercić przez ścianę do pokoju. Mógłbym to pociągnąć wewnątrz, nie? Mógłbym pójść tam i tą drugą fugą, czyli po całości, tu się też przewiercam przez ścianę. I tu też druga fuga, druga to jest ta. I tutaj dopiero przez ścianę i jestem na zewnątrz. Ale tu mam więcej roboty.
tu muszę przez ścianę się przepierdzielać, tu muszę się przekuwać. Może troszkę bezpieczniej by było, ale czy to jak to pójdzie po zewnątrz, czy to mi coś przeszkadza? Ja się wetnę w ścianę, w tej ścianie, że tak powiem, to później będzie zapaprane klejem. Później na to idzie przecież 20 cm styropianu. Będzie dobrze. Jeżeli by coś się stało, po to jest na rozdzielaczu, zamykam i tej wody, że tak powiem, na zewnątrz nie ma. Jeżeli bym coś spartolił po drodze, albo by się coś z rurką stało, ale mówię, nie stanie się, dam tam ze 2% spadku, żeby z niej woda tylko schodziła zimą i będzie elegancko. Także taki mam plan i tak się biorę. Dobra, zamiatam, bo będę gadał z wami, nic nie zrobię. A, no i nie wiem, czy też o tym mówiłem, co sobie doprowadziłem tutaj ten przewodzik, nie? Bo ktoś mi o tym mówił. Tu mam dwa razy puszczony 3 razy 2,5, raz 3 razy 1,5 i jeden internetowy. Czy tam do bramy, czy do furtki, bo to jeden cior ten kabel. I tu mam ten 3 razy 1,5 i ten internetowy. Mówiłem już to chyba, że przygotowałem sobie pod gdyby miał być domofon i tam wideo domofon czy coś, no to tym kablem wiadomo, że tam będę mógł go spiąć i do furtki będę mógł połączyć. Z półtorówki wezmę prąd, będę mógł zasilić tutaj cały ten mechanizm i stamtąd będę mógł zasilić mechanizm przy furtce, żeby to działało wszystko. Także jest chyba dobrze, mi się wydaje. Jeszcze myślałem, czy nie puścić internetowego od skrzynki rozdzielczej górą tu, ale to już pójdzie później. Po to, żeby w razie czego, gdybym miał tam coś mieć podłączone, to żeby to można było tutaj spiąć i żeby to działało. Ale do tego jeszcze dojdę. Nie wiem w ogóle, czy tak potrzeba i czy to jest sens, ale na pewno tego 5 metrów kabla ja nie zbiednieję, a może to się do czegoś kiedyś przyda. Dobra, zmiatam do końca, sprzątam, biorę się za zrobienie tych rurek. Marian, tu jest jakby profesjonalnie.